Cześć, dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek ze mną wśród pięknych alokazji, dlatego że dzisiaj właśnie na nich się skupimy i skupimy się też na przesadzaniu nowej alokazji, którą udało mi się wczoraj dostać w Leroy Merlin do hydroponiki. Jest to alokazja Pink Dragon w takiej malutkiej doniczce. Powiem Wam szczerze, że nie była jakaś super tania, ale patrząc też na ceny w internecie, to i tak bym musiała zapłacić tyle samo. A że ona była na mojej wishliście razem z innymi alokazjami, które jeszcze czekają na mnie gdzieś tam, no to stwierdziłam, że się pokuszę i z racji tego, że w ogóle ona ma strasznie, ale to strasznie mokre podłoże. W ogóle jak ja widziałam, jak podlewają rośliny w Leroy Merlin, to się wręcz załamałam. No ale mam nadzieję, że uda mi się ją uratować właśnie i postanowiłam przełożyć ją do hydro, chociaż jeszcze przez głowę przeszła mi taka myśl, żeby ją wsadzić do bigosu. No ale że ostatnio bawię się właśnie w hydro, jak widzicie tutaj mam kilka alokazji, będę je podlewać też właśnie teraz taką pożywką z rizotonikiem i z nawozem. No to sobie zrobimy to przy okazji i też właśnie przesadzimy tą alokazję do hydro. Jeszcze jak sobie tutaj patrzę na mój stół, to brakuje mi pojemnika z wodą, gdzie będę mogła umyć te korzenie, ale myślę, że najpierw trochę je tutaj oczyszczę z tej ziemi. No generalnie ma bardzo ładne tutaj korzenie, ale nie wiem, czy to będzie widać. W każdym, no bardzo jest mokra, naprawdę jest bardzo, bardzo mokra. Ona ma tutaj bulwy. Ojej, jak miło. No jest gigantycznie mokra, naprawdę. Nie wiem, jak uda mi się to wszystko ładnie oczyścić, żeby wsadzić do hydro. Pewnie to trochę potrwa. Zobaczcie z bliska, jakie ona ma tutaj bulwki małe. Już udało mi się wyseparować dwie. Tej raczej nie będę tutaj odrywać. Niech sobie ona może tak rośnie razem z tą mamą. Ale no jestem zaskoczona, że taka malutka sadzonka miała tyle bulw. W sumie to mam takie trzy duże. Tutaj już jedna jest jeszcze. No dobra, ja jej nie będę urywać. O, cztery. Trzy, cztery, pięć bulw w sumie. Takich malutkich. Niektóre jeszcze nie takie dorośnięte, ale jednak są. Okej, tyle udało mi się oczyścić z ziemi i teraz sobie ją opłuczę w wodzie. O, jak ładnie wszystko schodzi. Że nie jest źle. Nie jest źle, bywało gorzej. Powiem Wam, że niektóre inne alokazje, które oczyszczałam. O, nie no, super. I w ogóle korzenie jakie ładne, takie białe bardzo. Niektóre inne alokazje, które właśnie wkładałam tutaj do hydro, to były dużo gorsze w oczyszczaniu. Także nie jest źle. Naprawdę, nie jest źle. No i urwałam kolejną bulwę. No nic. Będę musiała poczytać i zobaczyć, jak to się z tymi bulwkami obchodzi. Bo jeszcze nie miałam do czynienia z nimi, szczerze mówiąc. Czy do hydro wsadzić? Czy do czegoś innego? Tutaj mamy jeszcze jedną, dwie, trzy bulwy, tu jest czwarta, pięć, sześć. W szoku jestem. Te bulwki naprawdę są miniaturowe wręcz, bym powiedziała. Więc szczerze nie wiem, czy coś z nich będzie. Ale no, sadzić nie zaszkodzi. No dobrze, jestem gotowa na dalszą część, czyli na włożenie już tej alokazji do pojemnika. Ja akurat używam takich szklanek tak naprawdę. Kupiłam je w Tedim za jedną sztukę chyba 5 zł, więc to nie jest jakaś taniocha, ale z racji tego, że kupowałam chyba tylko 3, no to stwierdziłam, że to nie jest duży wydatek. Wcześniej jeszcze wkładałam sobie alokazję do słoików i to też jest jak najbardziej super rozwiązanie, tym bardziej jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czy w to pójdzie, czy nie, no ale mi z czasem po prostu brakło słoików, dlatego też kupiłam takie szklanki. Swoją drogą są bardzo ładne, czy nawet do picia, czy właśnie do hodowli hydro. Mam tutaj keramzyt, który wcześniej już był przeze mnie sparzony, więc jest bez żadnych bakterii.
i tak dalej. No i wkładamy sobie naszą nową alokację Pink Dragon i będziemy zasypywać. Idealnie starczyło mi keramzytu właśnie, ale mam jeszcze takie drobniejsze, więc może te bulwki właśnie posadzę sobie w tym mniejszym keramzycie. No i teraz co? Ona jest generalnie tutaj troszkę zmoczona, dlatego że ten keramzyt jeszcze miał sobie trochę wody. I tak się zastanawiam, czy podlewać już ją tym, tą pożywką, czy nie, ale myślę, że tak, bo nie ma na co czekać. Z tymi alokacjami ja czekałam ponad tydzień i szczerze mówiąc, no, która była pierwsza? Chyba ta. Nie wiem, czy tutaj się wytworzyły jakieś nowe korzenie, wątpię, więc myślę, że ta pożywka tutaj jak najbardziej będzie sprzyjać temu. I tak, tutaj mam alokację oczywiście klasyk, czyli Poli. I ona tutaj coś zaczęła puszczać, ale myślę, że i tak czeka na wytworzenie sobie korzeni pierwsze. Tutaj mam Black Velvet. Muszę to obciąć tutaj, bo to mi się już tu nie podoba. O, nawet samo odleciało. No i zobaczymy. Tu coś ze środka też idzie, ale właśnie one chyba chcą... O, chyba tutaj mamy już nowy korzonek jakiś. Także jest super, ale i tak podleję rizotonikiem. No a tutaj raczej nie ma żadnych jeszcze korzeni nowo wytworzonych. To jest oczywiście zebrinka. Bardzo mała, bardzo drobna. Dostałam ją od takiej jednej dziewczyny. No i będziemy sobie ją ratować. Także ja teraz podleję właśnie tym rizotonikiem z nawozem. Tutaj przygotowałam sobie w butelce, także bardzo profesjonalnie. Oczywiście też nie jakoś super dużo, tak żeby około 1 cm na dnie było. Go. O, myślę, że tak. I roślinka będzie sobie pobierać. Jeżeli, od razu znaczę, jeżeli ja coś tutaj robię źle, to mówcie mi, bo ja, no ja się uczę tak naprawdę, więc nie chciałabym, żebym coś źle robiła w przyszłości. Dlatego jeżeli macie jakieś rady dla mnie, to ja z chęcią je przyjmę. Z chęcią je przyjmę. No ta alokazja tutaj dość coś się przepycha, ta Black Velvet, więc tym bardziej ją wzmocnimy rizotonikiem. Ok, myślę, że wystarczy. Tutaj mam alokazję Steam Grey. Ona jest przepiękna, jak jest dorosła. Na pewno kojarzycie, bo jest bardzo charakterystyczna. I też ją otrzymałam, nie, ja ją kupiłam z nadwyżki u jednego pana, który też miał bardzo piękną taką ścianę wszystkich roślin. No i ogłaszał się na grupach, że ma właśnie takie nadwyżki. I ją kupiłam, bo generalnie to jest alokazja, która od zawsze mi się podobała. Nawet jak jeszcze mi się alokazje nie podobały, to ta Steam Grey moim zdaniem naprawdę jest taka charakterystyczna i bardzo ładna, ciekawa. Nasza Poli. Mam nadzieję, że coś tutaj wytworzysz w końcu tych korzonków, bo na pewno ci ich brak. No i mamy naszą dzisiejszą Pink Dragon. Też troszkę podlejemy z każdej strony. I z tego co kojarzę, to w ogóle używając właśnie rizotoniku, warto też pryskać liście tym specyfikiem, ale nie wiem, nie zagłębiałam się tak bardzo, czy w przypadku hydroponiki również coś takiego stosujemy, więc muszę to doczytać. A jeżeli wiecie, to możecie mi dać znać. No i teraz jeszcze te bulwki małe. Także ja za chwilę do Was wracam, bo muszę się dowiedzieć, co ja mam z nimi zrobić. I pewnie sobie je wsadzimy do takiego mniejszego keramzytu. Okej, jestem już wyuczona i teraz wiem, jak mam to zrobić. Do tego celu wzięłam sobie taki pojemniczek szklany i jest to co prawda szklanka, która jest dostępna w Ikei. Dosyć ciekawy kształt jak na szklankę, no ale u mnie ona szklanką nie będzie, będzie sprzyjać rozwijaniu się alokazji. I mam tutaj keramzyt, ten keramzyt jest tych takich drobniejszych, bo on ma chyba max pół centymetra, naprawdę jest bardzo, bardzo drobny i spryskałam go właśnie tą pożywką, czyli tutaj mam rizotonik i nawóz. Nie wiem, czy to dobrze, ja się bawię, także testuję,
Spryskałam ten krem, żeby stał się mokry i teraz będę wkładać sobie bulwki. Mam ich 4, bo stwierdziłam, że oderwę sobie tą jeszcze jedną taką, co była dosyć spora przy tej matcznej roślinie. No i mam 4 bulwki. Wiem, gdzie jest góra, wiem, gdzie jest dół, bo trochę ciężko było mi zgadnąć, więc posiliłam się wiedzą innych. No i teraz będę po prostu sobie tak jakby trochę zakopywać w tym keramzycie te bulwki, żeby one nie były całe zakopane, ale jednak żeby większość była schowana. No więc mam 4. Zobaczymy, czy z wszystkich uda mi się coś uhodować. Jestem bardzo ciekawa, ale naprawdę jestem w szoku, że taka roślinka z Leura Merlin miała tyle bulwek i to takie ładne, dosyć spore. Ładnie, ładnie. Tutaj jest na przykład taka chyba największa. Oczywiście włosy mojego kota wszędzie. W ogóle te koniuszki tutaj wychodzące już na wierzch też są w kolorze różowym. To jest takie słodkie. I teraz myślę, że sobie ją spryskam właśnie tym preparatem do tego poziomu, żeby uzyskać około 0,5 cm na dnie właśnie tej pożywki. Na dole skraplać, więc może poczekam chwilkę, żeby też nie zalać tych bulw. No i co? I chyba na dzień dzisiejszy to by było wszystko. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, żebyśmy razem sobie tutaj rozmawiali, działali i rozwijali się w temacie roślin. Dzisiaj było alokazyjnie, ale właśnie ostatnio mam fazę na nie. Dajcie znać, jakie Wy macie alokazje. No i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!